Sztuka pomagania. Przy polnej drodze rosła grupa nagietków. Kwiatkom żyło się dobrze. Pięły się ku słońcu, co róż wypuszczały nowe zielone listki. Lecz pośród nich był jeden, który nie domagał. Zmagał się z kryzysem. Nie był w stanie rozprostować listków. Był blady, z trudem unosił łebek ku górze. Nagietki pochylały się nad nim i litując się mówiły: biedaku, źle wyglądasz. Niektóre radziły mu: powinieneś lepiej rosnąć. Bierz z nas przykład. Przecież my radzimy sobie doskonale. Inne strząsały ze swoich listków krople rosy. Masz, biedny nagietku. Jeszcze inne użalały się nad nim. Jaki on słabiutki, jaki herlawy, jaki mizerny. Żaden z nich nie zdawał sobie sprawy, że stojąc tak i opłakując wiotkiego kwiatka, zasłania mu słońce. I to dlatego nagietek nie może wrócić do zdrowia. A przecież wszyscy chcieli tak dobrze. Historia nagietków pokazuje, jak ważna w relacjach z otaczającym nas światem jest świadomość. Zanim postanowimy komuś pomóc, powinniśmy zastanowić się, jaka jest relacja między nami a tą osobą. Czy nie stawiamy się ponad nią? Czy nasze działanie może przynieść niezamierzone efekty? Czy wychodzimy z założenia, że wiemy najlepiej, czego komuś potrzeba? Czy pamiętamy, że wszyscy od siebie zależymy? Otaczający nas świat jest systemem powiązań, dlatego te same pytania możemy zadać, analizując relacje międzyludzkie i międzynarodowe. Przyjrzyjmy się kryzysom humanitarnym, które dotyczą obu tych wymiarów. Wyobraź sobie, że dzieje się coś nagłego i nieprzewidywalnego. Klęski żywiołowe, konflikty zbrojne, epidemie. Sytuacja ta nie dotyczy jednej osoby, lecz dużej grupy. Takie zdarzenia nazywamy kryzysami humanitarnymi. Gdy tak się dzieje, niektóre regiony radzą sobie z takimi sytuacjami lepiej niż inne. Dlaczego tak jest? Można wytłumaczyć to na przykładzie drzewek bonsai. Rośliny te nie są w stanie osiągnąć swojego pełnego potencjału, nie z powodu niedoskonałości nasion, z których wyrastają, lecz przez zewnętrzne warunki. Podobnie dzieje się z ludźmi. Niektóre osoby lub społeczności, z uwagi na to, jak wygląda lub wyglądała ekonomia, historia i polityka, są bardziej wrażliwe na skutki kryzysów humanitarnych. Gdy osoby, które spotyka kryzys humanitarny, nie mają dostępu do systemów ostrzegawczych, a miejsca, w których mieszkają, nie są odpowiednio przygotowane, te same wydarzenia mogą mieć dotkliwsze skutki. Kryzys odczuwalny jest silniej również wtedy, gdy trwa długo lub gdy cyklicznie się powtarza. Dlatego czasami potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Udzielają jej inne kraje i organizacje pozarządowe. Tego typu działania nazywamy pomocą humanitarną, ponieważ służy ochronie życia i zdrowia ludzi. Podczas kryzysu ludzie pozostają bez środków do życia, mieszkania, opieki zdrowotnej, jedzenia i wody, tracąc jednocześnie perspektywy na ich zdobycie. Brakuje im nie tylko rzeczy materialnych, ale także żyją w niepewności, boją się najbliższych i swoją przyszłość. Pomoc z zewnątrz nie oznacza, że lokalne organizacje i społeczności nic nie robią, wręcz przeciwnie. Jednak często potrzebują wsparcia, pomocy, która nie jest bezrefleksyjną litością, lecz stanowi odpowiedź na ich potrzeby. Na czym najczęściej skupiają się takie działania? Na odbudowie domów i zapewnieniu tymczasowych schronień, udzieleniu pomocy medycznej, zapewnieniu dostępu do żywności i wody, budowie toalet, zapewnieniu dzieciom miejsca do nauki, dostarczeniu przedmiotów pierwszej potrzeby, odbudowie wodociągów, dróg i sieci energetycznej. Działania te dążą do przywrócenia sytuacji sprzed katastrofy. Niezależnie od ich typu, pomoc humanitarna ma na celu ratowanie życia i zdrowia bez względu na to, kim są cierpiący ludzie, jakiego są wyznania czy narodowości, jakie mają poglądy polityczne czy wygląd. Każdy człowiek jest inny i każdy kryzys jest inny. Dlatego zawsze powinniśmy starać się zrozumieć sytuację i potrzeby drugiej osoby. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz wspólny świat.
Wiesz już, czym jest pomoc humanitarna. Czas zastanowić się, co ty możesz z tym zrobić. Pamiętaj, każda zmiana zaczyna się od wiedzy, a ta wynika z ciekawości. Dlatego rozglądaj się wokół, zadawaj pytania. Poszerzaj wiedzę o świecie i relacjach pomiędzy krajami. Zdobytą wiedzę przekazuj innym. Im więcej osób pozna problem, tym większa szansa na jego rozwiązanie. Rozmawiaj ze znajomymi i rodziną. Zachęć swoją klasę i nauczycielkę do udziału w programach edukacyjnych PACH. Wspieraj pomoc humanitarną poprzez organizowanie akcji. Wspólnie możemy uczynić świat lepszym i bardziej sprawiedliwym dla wszystkich. Divindo Wilkołak. Wilk zaatakował w nocy Divinda. Divindo zamienił się w wilkołaka. Divindo uciekł. Przyszedł leśniczy. Divindo zaatakował go. A leśniczy zamienia się w różowego motylka. Wilka się zamienia. Wilka. I teraz każdy, kto zbliży się do góry Divinda, zamienia się w jednorożca. Wilka. Niestety, Divindo nie ma już pieniędzy na karmę dla wilków, więc przekaż 1% podatku na karmę. Dziękujemy.
Wiewiórka odwiedziła psa smoka i spytała się, czy pomoże jej w znalezieniu miejsca na norka. Psa smok zgodził się pomóc i zaczęli szukać odpowiedniego miejsca. Lecz nie było to takie proste. Stach nie pasował, ponieważ żaby głośno rachotały, a wiewiórka była wielbicielką spokoju i ciszy. Nie odpowiadała również łąka, bo były tam mrówki, których wiewiórka się bała. Zwiedzili wiele miejsc, lecz nigdzie nie znaleźli odpowiedniego. W końcu zmęczeni usiedli pod jabłonią i zasnęli. Pszczołom zawdzięczamy owoce i warzywa, nasiona słonecznika, sezamu oraz kawy. Przodkinie pszczół żyły już w czasach dinozaurów. Pszczoły tańczą, aby przekazywać informacje pozostałym mieszkańcom ula. W ten sposób mówią, gdzie znajduje się dobre źródło nektaru czy pyłku. Na dachu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie stoją ule. Jeśli ktoś nie jest uczulony na jad pszczeli, a żądło nie utkwiło w szyi lub przełyku, to użądlenie pszczoły nie jest groźne. Aby sobie z nim poradzić, wystarczą domowe sposoby. Żyła pani faraon, która władała Egiptem. Była dobrą i uczciwą władczynią. Marzyła o tym, aby zwiedzić Rzym. Pewnego razu pojechała do rzymskiego cesarza, a on zgodził się jej pokazać swoje miasto. Było wspaniałe. Pani faraon podziękowała mu i wróciła do Egiptu.
został sfinansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej w ramach projektu zintegrowanego LIFE Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego Małopolska w zdrowej atmosferze. Oh, you're right.